Witam. Pokażę wam taki siewnik, silnik, przepraszam. Typ S01309, polski indukta, silnik. Motor. Moc. S3. Tutaj widać 4,4 kW przy 25% obciążenia. 60% obciążenia to jest 3,3 kW. I 3 kW przy 100%. I on, proszę Państwa, zobaczcie, ma tutaj 6 szczotek. To właśnie do tego obciążenia i tu są mostki, jak to podłączyć. Jeśli ktoś coś wie, to niech napisze jakiegoś linka, czy opisze. Bo na wolnych obrotach chodzi. Jak go tutaj podłączymy. Taki wynalazek, zobaczcie, szczoteczki, jakieś przekaźniki czy coś potrzebne jest. Była instrukcja, ale robaczki je zjadły. Tu się kręci wirnik, stoja, a tu jeszcze szczotki są. Pozdrawiam.